Dzień dobry, drodzy kibice. Czas na kolejny odcinek programu Komunikacyjnie Stalmielec, a dziś z nami Jan Mazurek, przedstawiciel Weszło. Czyli pierwszy raz Weszło jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się niezmiernie, że mogę czynić honory jako przedstawiciel Weszło. Dziękuję, że właśnie, że znalazłeś czas, bo wiem, że grafiki napięte u Was, cały czas coś się dzieje, cały czas w polskiej ekstraklasie nowe newsy. Janek, na początek chciałbym rzucić taką teorię. Mówi się, że drużyną, którym dobrze idzie na wiosnę, niektórzy na nich mówią rycerze wiosny. I czy Stalmielec można podpiąć pod to, czy jest za wcześnie na to, albo może inny zespół powinien mieć to miano? Obraził się chyba Tomasz Wieszczycki w studio Kanal Plus stosunkowo niedawno, kiedy któryś z klubów Ekstraklasy został określony rycerzem wiosny albo potencjalnym rycerzem wiosny, bo powiedział, że tytuł rycerzy wiosny jest przypisany już na stałe do ŁKS-u Łódź, więc i tych innych klubów teoretycznie nie można nazywać rycerzami wiosny, bo rycerze wiosny są tylko jedni. Ja nie jestem związany w żaden sposób ze środowiskiem ŁKS-u, więc nie jest taka teza mi bliska, ale jeśli mamy już trwać przy tym, kto jest największym objawieniem, czy najbardziej zaskakuje wiosną, to jest oczywiste, że Stalmielec, która w ostatnich naprawdę wielu kolejkach punktuje tak dobrze, że wychodzi na to, że w tych małych tabelach jest najlepsza w Ekstraklasie. Jest lepsza od Jagiellonii, lepsza od Śląska, lepsza od Pogoni Szczecin. Wiadomo, że lepsza od gorzej punktującego Lecha czy gorzej punktującej Legii. Jeśli miałbym wskazywać klub, z którym będzie Stalmielec rywalizować o miano objawienia wiosny i pewnie ten sezon dla tych dwóch klubów skończy się na wysokim miejscu w tabeli, choć myślę, że to będzie wciąż środek, to jest Górnik Zabrze. Więc zarówno Stalmielec, jak i Górnik Zabrze są dla mnie klubami, które na wiosnę ogląda się bardzo przyjemnie, bo nie rozmawiamy tu o jakimś efekcie wow, bywają mecze gorsze, bywają mecze lepsze, bywają mecze, kiedy ten taktyczny pomysł opiera się na tym, żeby zneutralizować atuty rywala, a bywają takie mecze, że naprawdę przyjemnie się je ogląda, jak chociażby ten ostatni mecz Stali z Ruchem Chorzów. Ale całokształtowo zarówno Stal i Górnik zaskakują pozytywnie. I kiedy odpalam sobie transmisję z meczów tych dwóch klubów, to autentycznie wiem, że obejrzę coś przyjemnego i ciekawego. Myślę, że też sprzyja temu to, że i w Stali, i w Górniku już nie ma takiej presji w bronieniu się przed utrzymaniem, a to też stwarza komfort, żeby na więcej sobie pozwalać, tak czysto piłkarsko pod względem taktycznym. Myślisz, że obóz w Hiszpanii wpłynął w jakikolwiek sposób na to, że jednak Stal nie wybrała się jak większość klubów do Turcji, tylko tak jak Piast ruszyła w kierunku hiszpańskim, w tamtym roku mówiło się właśnie, że Piast na wiosnę to punktuje niesamowicie i czy coś podłapaliśmy jednak z tamtego kierunku? To już ty musisz powiedzieć, czy coś podłapaliście tam, czy nie. Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Widziałem jakąś wypowiedź chyba któregoś z trenerów albo dyrektorów sportowych klubów, które pojechały do tureckiego Belek, że wybrali właśnie ten kierunek, dlatego że mogą sobie dzięki temu wyrobić przewagę nad innymi klubami Ekstraklasy. Wydało mi się to dosyć paradoksalne, ale dosyć często rozmawiam z różnymi trenerami, dyrektorami sportowymi, piłkarzami w środowisku Ekstraklasy i często mam świadomość tego, że oni mówią takimi formułkami, więc to była czysta formułka, no bo trudno o to, żeby wyjazd do Belek dał jakąś przewagę, skoro więcej niż połowa klubów pojechała w to samo miejsce. I Śląsk pojechał do Chorwacji, Stalmielec pojechała do Hiszpanii, Puszcza Niepołomice została w Polsce i jeśli miałbym się dopatrywać jakiejś przewagi, to raczej nie w tych strefach klimatycznych, bo mimo tego, że mówiło się, że w Belek jest zła pogoda i że to jest takie przereklamowane, to przecież przez większość czasu tam pogoda była w porządku, też można było znaleźć przyzwoitych sparring partnerów.
Śląsk w Chorwacji też miał w meczu z Hajdukiem Split problemy z sędzią, który ewidentnie coś z tym wynikiem kręcił, więc też te problemy lokalne zdarzają się nie tylko w Turcji, ale też w Chorwacji, a z tego co słyszałem, no to bardzo dobrą pracę wykonał trener Kiereś z drużyną w Hiszpanii, więc raczej to w jaki sposób trener przygotowuje mentalnie, przygotowuje taktycznie drużynę do sezonu jest dużo ważniejsze niż to, czy zostaniesz w Polsce i będziesz trenował w Skierniewicach jak Puszcza Niepołomice, czy pojedziesz do ekskluzywnego ośrodka w Dubaju jak niegdyś Legia, czy chyba też Lech. Janek, a powiedz mi, który z tych dotychczasowych meczów Stali w rundzie wiosennej cię zaskoczył najbardziej pozytywnie? No, najbardziej pozytywnie niewątpliwie zaskoczyły mnie w ogóle wszystkie mecze, które Stal Mielec rozgrywa, czy to z Pogonią, czy z Legią, czy z Rakowem, bo tak jak jestem w stanie zrozumieć to, że na przykład Stal wychodząc na boisko też z dziesiątkowanym ruchem Chorzów, albo w ogóle z ruchem Chorzów będzie wyglądać bardzo dobrze i będzie wyglądać jak zespół, który jest w tej ekstraklasie od wielu lat i już nie płaci frycowego i jest doświadczony i wygrywa tym, że jest ekstraklasowiczem pełną gębą. Ale to, że Stal jest w stanie wygrywać czy nie przegrywać z Legią, z Rakowem, z Pogonią, niezależnie od tego, czy te mecze opierają się na tym, że Stal się broni czy atakuje, to jest coś, co jest moim zdaniem siłą Stali Mielec, więc zawsze w przypadku Stali Mielec i wiosną i tego sezonu będę wskazywał te mecze z Rakowem, Legią i Pogonią Szczecin, bo to jest imponujące w jaki sposób Stal Mielec tych największych punktuje i mam wrażenie, że czy to w Szczecinie, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy właśnie w Częstochowie, jeśli przygotowują się te kluby na mecze z Stalą Mielec, to są przekonane, że nie będzie łatwo, a co więcej, że raczej przydarzy się wpadka. No, jak pisałem tekst do kwartalnika sportowego o Stali Mielec, czy nawet tekst wprowadzający do całej ekstraklasy, to napisałem, że dla tych największych, którzy wydają się coraz bogatsi, coraz silniejsi, sprowadzają coraz lepszych piłkarzy, bo faktycznie w tej lidze układ miał stawać się taki, że dzielą się te rozgrywki na czołówkę, środek tabeli i tych beniaminków, to faktycznie zawsze znajdzie się taka Stal Mielec, która tą Pogoń, czy ten rozpędzony Raków, czy inną Legię, czy Lecha zatrzyma. Więc te mecze z czołówką ligi mógłbym wskazać. To skoro mówisz, że potrafimy zatrzymać Legię, potrafimy zatrzymać Pogoń, to jaki jest największy według ciebie atut Stali Mielec? Największy i niedoceniany atut Stali Mielec jest taki, że po prostu w Stali Mielec grają piłkarze, którzy znajdują się w czołówkach na swoich pozycjach w lidze, więc jeśli Iliasz Kurin strzela hurtowo bramki, to można go wskazać bezpośrednio jako jednego z dwóch, trzech najlepszych napastników w lidze i nie mam wątpliwości, że tak właśnie jest, że Iliasz Kurin jest napastnikiem na ekstraklasę bardzo dobrym, jeśli nie nawet świetnym, bo pewnie jeśli nie byłby wcześniej w Rakowie Częstochowa i tam z jakiegoś powodu mu nie wyszło, bo z jakiegoś powodu w Rakowie Częstochowa napastnikom nigdy nie wychodzi, no to ta czołówka ekstraklasy momentalnie by się na niego rzucała. Dzisiaj Jacek Klimek mówi, że to jest piłkarz, od którego negocjacje transferowe trzeba zacząć od 2,5 miliona euro i troszeczkę się przy tym zabezpieczał, a wydaje mi się, że gdyby Szkurin grał teraz w Legii, to rozmawialibyśmy o 5-6 milionach euro, bo jest to zawodnik utalentowany, wciąż jeszcze młody
I jak najbardziej nie czułbym tutaj kompleksów, tylko wiadomo, że trzeba budować swoją markę transferową też w poprzednich latach, choć z drugiej strony w przypadku Stali Mielec mieliśmy przypadek Sayeda Hamulicia, którego udało się Stali bardzo szybko sprzedać, więc faktycznie ten historyczny współczynnik też tutaj działa. Jest Mateusz Kochalski, który broni najwięcej strzałów w lidze, który broni na bardzo wysokiej skuteczności, a wiosną włączył mu się taki hero mode i kolejka w kolejkę jest wybierany do tych na przykład naszych kozaków, czy pewnie w Kanal Plus do tych jednostek kolejki, więc absolutnie kapitalnie się go ogląda. Wielki wyrzut sumienia Legii. Myślę, że w Radomiaku też żałują, że akurat postawili na inne nazwiska niż na niego, bo żaden z tych młodych bramkarzy Radomiaka w przeszłości nie wszedł na ten poziom, na którym jest aktualnie Kochalski, top 1 ligi. Ja na przykład jestem autentycznie entuzjastą tego, w jaki sposób do takiej formy wrócił po takim gorszym momencie Mateusz Matras, bo w Stali Mielec on generalnie jest bardzo solidnym stoperem, ale kiedyś w Pogoni Szczecin zapowiadał się na zawodnika, który mógłby nawet zrobić karierę za granicą. Może niewielką, ale zrobić. Rozmawiało się o tym, że mógłby trafić do Legii nawet, więc ten potencjał był. Potem on trochę zniknął. Był gorszy moment w jego karierze i potem stał się ligowym przeciętniakiem, tak można by go określić. I nagle dzisiaj w Stali Mielec rozmawiamy o nim od już dłuższego czasu jako o, można powiedzieć, po prostu czołowym stoperze ekstraklasy. I nie boję się tego powiedzieć, może nie jest to nazwisko niebywale ekskluzywne, bo już ma swoje lata i też już kariery tej zagranicznej nie zrobi, ale no, też można go wymienić w tej czołówce stoperów ekstraklasy. No i siłą rzeczy, siłą Stali Mielec jest to, że dobrze zrozumiała miejsce, w którym się znajduje. Jacek Klimek w przeglądzie sportowym mówił nie tak dawno, że Leszek Ojrzyński przychodził do tego klubu z takim przekonaniem, że Stal Mielec jest wielkim i świetnym i jeszcze do tego bogatym klubem, co było zupełnie oderwane od rzeczywistości w tym pierwszym sezonie, kiedy Stal Mielec broniła się przed utrzymaniem, a Kamil Kieresz jest człowiekiem, który od samego początku wie dokładnie, o co z tą Stalą Mielec walczyć i w jaki sposób Stal Mielec prowadzić. Kamil Kieresz, kiedyś rozmawiałem z Tomaszem Kaczmarkiem, czyli trenerem Lechii Gdańsk swojego czasu obiecującym, a teraz pracującym w holenderskim klubie Den Bosch i on mówił, że Pep Guardiola nie poprowadziłby tak dobrze Górnika Łęczna wtedy, bo Kamil Kieresz go prowadził, jak właśnie Kamil Kieresz. I pamiętam, że Zbigniew Boniek wtedy napisał, że to jest jedno z najciekawszych i najmądrzejszych spostrzeżeń na temat piłki nożnej w ostatnich latach, jakie on widział. I ja się z tym do tej pory zgadzam, że Kamil Kieresz jest człowiekiem, który w tych klubach średnich i małych robi wybitną robotę. A powiedz mi, czy zgodzi się ze stwierdzeniem, że Maciej Domański i Iliasz Kurin to duet idealny na boisku? No, myślę, że Leo Messi i Luis Suarez w Inter Miami mogliby temu przeczyć. Myślę, że Kevin De Bruyne i Erling Haaland też mogliby temu przeczyć, bo to są jednak duety idealne, albo były duety idealne w przeszłości. Ale jak na warunki ekstraklasy i warunki, prawda, Stali Mielec, to jest to duet bardzo dobry. Też ostatnio Maciej Kędziorek powiedział mi, że Maciej Domański był jednym z takich topowych piłkarzy pod względem zyskania świadomości w momencie swojej kariery spośród wszystkich piłkarzy, z którymi pracował, a akurat Maciej Kędziorek ma to porównanie, no bo pracował w Rakowie też z wieloma młodymi talentami, potem w Lechu,
teraz prowadzi Radomiaka, więc na przykład tego Lukę Wuskowicza ogląda na co dzień, a jednak wskazał, że Maciej Domański jest w takim absolutnym topie piłkarzy, którzy wiedzą, jak się prowadzić, dbać o siebie i są bardzo przede wszystkim świadomi. I on jest też zwyczajnie dobrym piłkarzem, jest doświadczonym ligowcem. Trochę może nie śmieszy mnie, ale mam nadzieję, że mimo tego, że on pewnie by bardzo chciał i to by było spełnienie marzeń jak każdego piłkarza, śmieszy mnie takie mówienie, że na przykład mógłby dostać powołanie do reprezentacji Polski i zrobić tam jakąś, nie wiem, różnicę, bo jednak rozmawiamy tutaj moim zdaniem o bardzo solidnym ligowcu i nawet może to by była dla niego krzywda, jeśli zostałby w jakiś sposób eksponowany w reprezentacji Polski, bo też pojawiają się takie głosy, co świadczy o jego klasie i jakości, to tyle można powiedzieć. W poprzednich latach bywało tak, że miał bardzo dobre początki sezonów, a potem trochę gasł, a w tym sezonie utrzymuje ten dobry bilans, 8 asyst, 3 gole, także on jak najbardziej. A ze Szkurinem, Szkurin korzysta na tej kreatywności Domańskiego i na tym dopasowaniu przede wszystkim Domańskiego do drużyny Stali. Generalnie bardzo fajny pomysł, to tak można rozumieć, miał trener Kiereś na wykorzystanie Szkurina, bo dużo tych piłek, takich za plecy obrońców, Szkurin jest szybki, potrafi dobrze sobie w biegu przyjąć piłkę, potrafi uderzyć z dystansu, potrafi wbić się w pole karne i Domański do tego systemu pasuje, żeby taką prostopadłą piłkę do Szkurina wypuścić. Inni piłkarze Stali jak najbardziej też sobie w tym radzą, bo często te piłki idą jeszcze ze strefy obrony. A powiedz mi, skoro wspomniałeś jeszcze o Ili, to czy Ilja Szkurin ma szansę na zdobycie korony Króla Strzelców? Czy dogoni Exposito, czy jednak może Exposito odskoczy, a może to Grosik jednak doskoczy? Erik Exposito wydaje się, że troszeczkę się zagubił w Śląsku Wrocław, że po tej wybitnej jesieni nagle i trochę mu przybyło wagi i wygląda dużo gorzej, wygląda jakby był trochę rozkojarzony myślami już gdzieś indziej i można być zdziwionym takim obrotem spraw, bo Śląsk Wrocław miał bardzo dużą szansę, żeby odskoczyć reszcie stawki i powalczyć o to Mistrzostwo Polski. Nie wierzę, że Śląsk będzie mistrzem Polski w aktualnym układzie. Myślę, że skończy wysoko, ale tam ewidentnie coś nie gra, więc myślę, że Exposito może odpalić, może strzelać bramki w rundzie wiosennej, ale nie rozmawiamy tutaj o... Nie wskazywałbym go z tej dwójki Szkurin Exposito jako wybitnego faworyta w tej walce. Bardziej spodziewałbym się, że właśnie Kamil Grosicki doskoczy do czy też zostanie królem strzelców albo ex aequo królem strzelców ze Szkurinem, bo Grosicki jest po prostu zafiksowany na statystykach, zafiksowany na golach, zafiksowany na asystach, a tutaj Szkurina jest to, że jest bezpośrednim napastnikiem, a te zdobycze statystyczne Grosickiego muszą się też rozkładać na asysty, ale jeśli miałbym kogoś wskazywać jako bezpośredniego faworyta do króla strzelców, to wskazywałbym Szkurina. Okej, powiedzieliśmy o dobrych stronach Stali Mielec. A co ci się w Stali Mielec nie podoba? Albo inaczej, jakie widzisz minusy w naszej drużynie? Czysto piłkarskie, tak? Tak. Wydaje mi się, że wciąż to jest kadra, która punktuje ponad stan. Zresztą pokazują to te statystyki bardziej zaawansowane. Czy to statystyki expected straconych bramek, czy też tych expected points, że Stal punktuje faktycznie ponad stan, co mogłoby wskazywać na taki faktyczny stan tego zespołu, że rozmawiamy tutaj o tych wyróżniających się postaciach, o Kochalskim, o Szkurinie, o Domańskim, pewnie można by też Piotra Wlazłę wymienić, Krystiana Gettingera, tych piłkarzy, którzy też przedłużali kontakty ostatnio,
kontrakty, ale wydaje mi się, że też trochę brakuje takiej świeżej krwi w Stali Mielec, bo mamy, wiadomo, Kochalskiego, Łukasz Gerenstein pokazał się z dobrej strony, ale chciałbym widzieć w Stali Mielec większą liczbę piłkarzy z regionu, bo w ten sposób Stal Mielec chciała się pozycjonować, piłkarzy młodszych, piłkarzy, którzy też wnoszą jakoś tutaj lokalnie, nie tylko z wypożyczeń na przykład. I oczywiście mówię tutaj słowami i Jacka Klimka, i europosła Poręby. Oni faktycznie to komunikowali i tego trochę w Stali Mielec dalej brakuje. Też wiadomo, że to, co zdarzyło się latem, czyli trener Kiereś, nie, europoseł Poręba mówiący, że do drużyny przyjdzie maksymalnie 3-4 solidnych zawodników, po czym trener Kiereś proszący o 15 transferów, bo wszyscy mu z kadry odeszli i potrzebował piłkarzy, świadczy o tym, że ten projekt się udał pod względem stworzenia okienka transferowego letniego i tego planu sprowadzenia piłkarzy, aczkolwiek było to trochę chaotyczne i było to ryzykowne. A Stal Mielec jest klubem, który wyszedł na prostą pod względem finansowym w sposób nieprawdopodobny pod wodzą Jacka Klimka, który jest jakimś w ogóle wybitnym wręcz piłkarskim menadżerem i to naprawdę trzeba podkreślać, że to, że te wszystkie trupy z szafy, które powypadały po poprzednich rządach, że te długi, zaległości i widmo w bankructwa klubu udało się przemienić w klub, który nie ma żadnych zaległości finansowych deklarowanych względem piłkarzy, byłych trenerów czy byłych piłkarzy, jest czymś niebywałym, to jednak od Stali można by wymagać tego, żeby mniej chaotycznie przeprowadzać te okienka transferowe i żeby zbudować coś bardziej trwałego. Może to jest taki plan, żeby dodawać tego chaosu w to wszystko, aczkolwiek w to nie wierzę. Skoro Stal chce być klubem poukładanym i stabilnym, to też wypadałoby, żeby ta polityka kadrowa była bardziej zaplanowana. Mam wrażenie, że teraz można zrobić twardy reset i mam tu na myśli nie oceniać już Stali Mielec po tych poprzednich latach, tylko skupić się na tym, w jaki sposób Stal wykorzysta ten kapitał, który sobie zbiła i zbudowała w tym sezonie, więc można by porozmawiać o poszczególnych pozycjach, gdzie Stal jest gorsza, którzy piłkarze nie wypalili, ale w tym momencie historii nie mam wrażenia, że któryś z piłkarzy Stali rozczarowuje w jakiś oczywisty sposób. Ktoś wygląda gorzej, bo według mnie po prostu miał wyglądać gorzej, na przykład z tych letnich transferów, albo któryś z piłkarzy prawdopodobnie już nie wejdzie na jakiś topowy poziom, choć patrząc na Mateusza Matrasa, pewnie każdy z piłkarzy Stali mógłby tutaj za kilka lat na przykład, jeśli tu zostanie, czuć się na tyle komfortowo, że rozwinąć się do jakiegoś wyższego poziomu. No, myślę, że to jest dobre miejsce do rozwijania się Stal Mielec, więc ja takich oczywistych wad tutaj nie widzę. A przed nami mecz z Zagłębiem Lubin, z drużyną, która całkiem nieźle radzi sobie również na wiosnę. I gdybyś miał się wczuć teraz w rolę asystenta trenera Kamila Kieresia, to co byś mu podpowiedział? Jak ustawić się na boisku? Co zrobić, żeby przywieźć te 3 punkty z Lubina do Mielca? Powiedziałbym, panie trenerze, proszę samemu wszystko ustawić. A poważnie rzecz biorąc, to mecz z Zagłębiem Lubin myślę, że jest o tyle trudny do przewidywania i do podpowiadania, że ja nie mam wrażenia, że Zagłębie Lubin zalicza jakąś dobrą wiosnę. Zagłębie Lubin jest przeciętnym klubem, bardzo przeciętnym, rozczarowującym do tego. To, że wygrali ostatnio z Pogonią Szczecin, to jest wynik z maszyny losującej i myślę, że bardziej wina jakiejś takiej niespodziewanej zapaści Pogoni, która wydawała się jednym z głównych rozpędzających się faworytów do Mistrzostwa Polski, a tu nagle porażka z Zagłębiem Lubin. Przy
optymalnym występie Stali Mielec Zagłębie Lubin nie stanowi dla Stali jakiegoś olbrzymiego, jakiejś olbrzymiej poprzeczki wysoko zawieszonej, bo nie podoba mi się Zagłębie Lubin. Grają nudną piłkę, słabą, bez większego pomysłu. To jest taka piłka ciepłej wody w kranie. Tego się można było spodziewać po Waldemarze Fornaliku, który stawia na defensywę, a ta defensywa też nie jakoś wybitnie funkcjonuje. Jeśli miałbym coś podpowiadać, to chyba skupić się na tym, żeby Stal Mielec nie podeszła do meczu ze Zagłębiem Lubin, jakby była pariasem, klubem gorszym taktycznie, bo jeśli Stal zagra swoją piłkę ofensywną albo skupioną na tym, żeby tego Szkurina obsługiwać dobrymi podaniami, to Zagłębie Lubin nie będzie miało na to większych odpowiedzi, bo też ofensywnie jest klubem po prostu bardzo przeciętnym. Ofensywnie tam niewiele działa, tych schematów taktycznych jest na tyle niewiele, że Stal Mielec moim zdaniem jest faworytem tego spotkania i co więcej pewnie wygra. Opisujemy to. Okej, a pokusiłbyś się o wybranie wyjściowej jedenastki Stali na ten mecz? Aż tak, że wyjściowej jedenastki. To dobra, to muszę sobie odpalić, kto jest, czy kto się z tego oprócz Leo, to możesz wybierać we wszystkich zawodnikach. Okej, dobra. To w bramce oczywiście Kochalski. Dobra, żeby nikogo nie zapomnieć, to sobie odpalę, dobra? Jasne. W środku obrony Matras. Pingot, który też nie wspomniałem o nim, a mam wrażenie, że ma bardzo przyzwoite wejście do drużyny Stali. W środku obrony zostawmy sobie to jedno miejsce. W środku wlazło Gettinger na wahadle jednym. Gerstenstein na drugim wahadle, czyli jest zmiana względem tego meczu z Ruchem Chorzów. Czyli zamiast Alvisa Jauzemsa. Tak. Esseling jako ten uzupełniający środkowy obrońca. W środku pola sobie jedno miejsce zostawię. Domański ofensywny pomocnik i... Nie ma tu jakiegoś wielkiego wyboru. Hinokio drugi, choć jestem nim troszeczkę zawiedziony. Szkurin i chyba jeszcze jedna pozycja została, środek pola. Dałbym szansę Igorowi Strzałkowi. Okej. Może gorzej wygląda po wejściu do Stali Mielec, ale mam wrażenie, że to jest taki piłkarz, który potrzebuje dużo zaufania. Powiedz mi, czy Koki Hinokio, jadąc na Zagłębie, to będzie jego, powiedzmy, sportowa zemsta. Nie wiem, czy sportowa zemsta. Myślę, że może być to dla niego całkowicie obojętne i na sucho mecz, no bo z zupełnie innego regionu świata pochodzi i pewnie się jeszcze nie zdążył tak przywiązać, że tu go ktoś skrzywdził, a tu nie. Koki Hinokio jest piłkarzem, który tak technicznie wyróżnia się w ekstraklasie i miewał takie mecze w przeszłości, że wchodząc na boisko, czy to z ławki, czy w pierwszym składzie, ten pierwszy kontakt z piłką, to w jaki sposób się z piłką przy nodze porusza, bo to są jego moim zdaniem największe atuty, wyglądał na zawodnika, który może robić różnicę i jestem tym trochę zawiedziony, że nawet w tej Stali Mielec, gdzie takie cechy gdzie właśnie te cechy mogły być eksponowane i nie ma wielu zawodników o tej charakterystyce, on nie wygląda w sposób ewidentnie wyróżniający się, tylko jest elementem drużyny, więc czy też elementem jakiejś większej układanki, więc dziwię się, dlaczego faktycznie
u niego nie nastąpił taki progres. Dlaczego dalej rozmawiamy o zawodniku tak po prostu obiecującym, a nie na przykład wyróżniającym się? Użyłeś słowa układanka, to chciałem się zapytać o naszą ekstraklasę i tą układankę na górze tabeli. Jak to się może zakończyć, bo troszkę chyba ten wyścig leciutko zwolnił. Tak, ja ostatnio użyłem takiego sformułowania, że ta walka o Mistrzostwo Polski przypomina trochę Olimpiadę Głupków Monty Pythona. Nie wiem, czy widziałeś to nagranie, ale i jeśli widzowie nie widzieli, to niech sobie wpiszą na YouTubie na chwilę, to jest 20 sekund chyba. I polega to na tym, że stoją biegacze na starcie, jest wystrzał do biegu i biegacze rozbiegują się na wszystkie strony, tylko nie w stronę mety, do tyłu, do przodu i tak dalej, bo im się wydaje, że wtedy wygrają. W ten sposób to angielski kabaret przedstawił i faktycznie tak to trochę wygląda, bo jeśli na przykład spojrzymy sobie na 24 kolejki Bundesligi, to tam mamy Bayer Leverkusen, który jeszcze ani razu w tym sezonie nie przegrał. Mamy Bayern, który ostatnio pokonał w jakichś niebywałych rozmiarach chyba 8-1 Mainz i jeszcze do tego grupę pościgową, która też zgromadziła znacznie więcej punktów niż najlepsze kluby w polskiej ekstraklasie. Rozmawiamy tutaj o 24 kolejkach, czyli dokładnie takiej samej liczbie, jaka odbyła się w Polsce. Więc mamy faktycznie, zostało to już wyliczone, najsłabszego lidera spośród chyba wszystkich europejskich lig. To też jest dosyć ciekawe. Jagiellonia, Białystok, Śląsk Wrocław, Pogoń, Szczecin i Raków Częstochowa to są kluby, które moim zdaniem się będą w tym sezonie tak na poważnie liczyć w walce o mistrzostwo. Trudno mi uwierzyć, żeby Lech skończył jako mistrz, ale za to jestem w stanie uwierzyć, że Lech skończy na podium, co będzie uznane jako rozczarowanie. Tak samo w Legii, która ma duże problemy, żeby skończyć ten sezon moim zdaniem w europejskich pucharach, a jeśli miałbym stawiać na to, kto zostanie mistrzem Polski, to chciałbym, żeby to była Pogoń Szczecin, bo zasługuje na to, żeby włożyć coś do gabloty za mądre zarządzanie klubem, a mistrzem Polski zostanie tak czysto racjonalnie, patrząc na to, Raków Częstochowa, który też ma najprostszy z tych wszystkich klubów terminarz, a mimo że się o tym zapomina, to jednak terminarz często warunkuje to, kto potem wygrywa mistrzostwa, utrzymuje się w lidze i tak dalej. Użyłeś słowa, kto utrzyma się w lidze. To spójrzmy na dół tabeli i kto może pożegnać się po tym sezonie według ciebie? Tu nie będzie żadnej niespodzianki. Rycerze Wiosny, możemy sobie taką klamrę kompozycyjną postawić, czyli ŁKS Łódź, który zaczął punktować, ale nawet chyba najzagorzalsi fani ŁKS-u nie wierzą w to, że ŁKS się utrzyma, bo nawet po zmianie trenera, po zainwestowaniu środków w zimowym okienku transferowym, to jest klub, który z tej ligi pewnie zleci w brzydkim stylu. Ruch Chorzów, mimo tego, że sprowadził sobie ciekawych piłkarzy zimą, też z ligi spadnie, bo nie widzę słabszych drużyn. I teraz pytanie, czy to będzie Puszcza Niepomnicy, Korona Kielce, czy może ktoś jeszcze? Nie wierzę, że to będzie Widzew czy Krakowia, zbyt duże marki, zbyt silne składy i zbyt ustabilizowane te układy są. Żal mi by było Korony Kielce, która jest klubem z takim sercem i duszą. Trochę przypomina mi w tym Stal Mielec, ale myślę, że to będzie właśnie Korona Kielce, bo załamało się coś pod wodzą trenera Kuzery, a nie wiem, czy przy tym modelu zarządzania, który jest taki bardzo racjonalny i mądry, będzie stać tutaj kogoś na zwolnienie trenera Kuzery, który chyba trochę zgubił pomysł na ten klub. Więc Korona Kielce, Ruch Chorzów i ŁKS. Muszę o to zapytać.
A przed sezonem kogo tam typowałeś? Przed sezonem typowałem Stal Mielec. Wskazałem, że może mieć najsłabszy skład w lidze, co było kompletnie pomysłem nietrafionym. Ale to już tak to było w takiej analizie. Na to Jacek Klimek, prezes klubu, zaproponował zakład, bo tutaj już redaktora Poczula u nas właśnie w ten sposób pilnował i później redaktora Wudorszyka z Meczyków dokładnie tak samo, bo co roku właściwie Stal Mielec była wskazywana na faworyta do spadku. No i zaproponował zakład, który opierał się na tym, że moją bujną czuprynę miałbym zgolić na taką wersję redaktora Michała Pola. Bardzo oryginalnie. I no i faktycznie chyba przyjdzie taki moment, że trzeba będzie się skompromitować, bo Stal Mielec, no zostało 10 kolejek, pewnie trzeba zdobyć 6 punktów, żeby zapewnić sobie takie pewne 100% utrzymanie, ale tu rozmawiamy tylko o czystej matematyce i właściwie o formalności, bo nie ma takich szans właściwie, żeby Stal Mielec z tej ligi zleciała. No, uspokajając się, powiem ci tylko, że screena tego z Twittera mam i na dysku zewnętrznym i w chmurze, gdybyś zapomniał. No tak, jest. Już były takie pomysły, żeby jakichś tam hakerów znaleźć, żeby się tego pozbyć, no ale chyba nie ma szans na to. Stal Mielec ma dobre komputery u siebie. Tak. Okej, tak więc drodzy biało-niebiescy kibice, dzisiaj naszym gościem był Jan Mazurek z redakcji Weszło. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas. Dziękuję serdecznie.